Lora jest już koło Diego i od razu użyłem kostki zmiany do zmiany nazwy. Pokażę wam, jak to działa. Bardzo fajne. No to tak, duże litery. Zaraz, zmienię sobie nowicjusza na narkomana, więc wrócę. Wróć. Nowi. Sił. A dobra, zmienię. Wicju. Chociaż V. Zaraz. Przyjść na nazwę. Dobra, o nowa. Później. My. No widz już. Tak jest. Daję sobie najpierw narkomana, dajemy przypisz nazwę. Zaraz, która to była? Nie wiem, 12. No i gitara. No i teraz mamy z powrotem nowicjusza. I tak można sobie własne gildie dawać. Ale z racji tego, że to są ćpuny, to sobie zmienię nazwę na ćpunów. Ćpuny. Znaczy się nie, na ćpuna. Tak. Ćpun. Ci. No gitara. Gdzie numer 12? Ćpun. No właśnie. No jesteśmy ćpunem. Ćpun. Ćpun. Panie, ale z pana ćpun. No bo ja w końcu należę do obozu bractwa, nie? Będę musiał na stronie świątynnego coś. Odkodowałem ten list. To znaczy, znalazłem kogoś obdarzonego odpowiednią wiedzą, aby tego dokonać. I co ci powiedział? Co jest tam napisane? No właściwie, to prawie nic się nie dowiedziałem. Powiedział, że ludzie nie powinni używać takich zaklęć i zabrał mi ten pergamin. Ale co było na nim zapisane? Chyba jakieś potężne zaklęcie teleportacji. Teleportacji? Bogowie już dawno by się stąd ulotnili, gdyby mogli się teleportować. Zdaje się, że ta cholerna bariera blokuje magiczne teleporty prowadzące na zewnątrz. A może to zaklęcie jest inne? Może z jego pomocą można stąd uciec? Dałbym sobie za to prawą rękę obciąć. Ten kluk, dotrwana bestia, chciał stąd prysnąć, nic nie mówiąc Gomezowi. Ciekawe, gdzie kluk zdobył to zaklęcie? Albo raczej, od kogo dostał je Nek? Ale tego to się już chyba nigdy nie dowiemy. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Udowodniłeś, że można ci zaufać, nawet w bardzo dyskretnej sprawie. Mimo iż jesteś tu tak niedługo, zdobyłeś moją przyjaźń. Być może kiedyś porozmawiamy o tym w bardziej kameralnym gronie. Bywaj, przyjacielu.
Dobra, jednak zdecydowałem się nauczyć kubasa na poziomie mistrzostwa i od razu na ostrze sobie karmazynowy świt za 5800 urywek ludy. Dobra, dawajcie. Dawaj. Prawo. Ruda. Prawo. Szybciej. No, szybciej. Lewo. Wolniej. Lewo. Prawo. Szybciej. Prawo. Wolniej. Lewo. Prawo. Ruda. Wolniej. No. I tym są te sposoby na ostrzenie sobie miecza. I ze 130 punktów obrażeń zrobiło mi się 156 plus premia 5. Czyli to 61. Mam jeszcze rękę bonga na ostrzyć. Ale praktycznie będzie tyle samo. Więc nie ma sensu na to tracić rudy. Dobra, a że teraz nie pozostało mi już praktycznie nic innego, no to nic innego, to lecimy do tych nowozubractwa. No, zostało mi pełne 8 punktów. Może by tak pójść teraz, zobaczyć co tam słychać w tych karczmie. I zamierzać. Zwykle wpuszczamy to tylko naszych ludzi, ale zwłaszcza jeśli mają. Coś się cholera, czekaj. Trudno. No właśnie. Zaraz można Sifer ma jakieś ziółko. Dobiczego. Lara wezmę od niego. Sprzedam. Ja mu mogę sprzedać mapę od Iberiona za 8. Spoko. Dobra, niech się cieszy. No. Coś się pewnie znajdzie. Zawsze jesteśmy. No. Więc ja polecę zanieżarcie temu Malorowi w kopalni przed nową kopalnią. I widzimy się koło... Koło kogo? Koło Kaloma. Tak? Tak, koło Kaloma i od razu pogadamy z tym... z Korangarem. Może będę mógł już dołączyć do tej straży. A więc, moi drodzy, widzimy się w momencie, kiedy zdołam, kiedy będę już przed koło Korangara. Dobra, jestem koło Korangara. Zbudź się. Możesz mnie... Chcesz zostać silny, to chwalebne. Poświęcam mój czas. Zbudź się. Co mam zrobić? Najpierw, dopiero... Zbudź... Raczej muszę się oddać najpierw ten... Rozmawiałeś? Kazał mi zgubić. Najwyraźniej, to wielki za... No... Dlatego muszę lecieć do... To nie było. Korkaloma.
Ale mam nadzieję, że zmiana nazwy Gildi nie zmieniła mi Gildi. Dobra, lecimy do Portalom. Załatwiało się i od razu wiedziałem, że będą kupić. Zbudź czego? Przyniosłem. Świetnie. Wej. Znalazłem. Wiedziałem. Świetnie. A co z moją? A tak. Wolałbym. Dobrze. Mama. Może być ma. Niech ten napój. Czy może? Nie. Niestety. Chcesz powiedzieć? Nie. Odkupili. Niestety. Kazałem. Zawiódł. Porozmawiaj. Ano, znalazłem twoją księgę. Dobra robota. Zajmę się teraz. Kiedy odbędzie? Zaczekaj do wie... Zbudź się! Czego chcę? Co z moją... A czego chcę? Daj mi napoje. Niech te napoje. No właśnie. Do zobaczenia. No to co? Teraz lecimy. Teraz słychniemy sobie tego jednego. Jedną esencję ducha. Many nigdy dość. No raczej teraz musimy lecieć do Korangaroli. O ile jeszcze nie poszedł. Jestem Korangar już? Nie. I mam nadzieję, że jeszcze nie odszedł. Korangar. Jesteś? Wahoo! Mam późwa. A to lekki Nipton, bo już tam poszedł. Czyli w sumie muszę znowu do niego zapierdziulać. Porangarzy. Czek. To nie... Do zobaczenia. Zbudź. Iberion, nic. Nie Korangar. Zbudź. Tak. Tak, tak. Chcę zostać świątynnym strażnikiem. Nadszedł dzień, w którym dane ci będzie do nas dołączyć. Pamiętaj, że świątynny straż wykorzystuje. Cieszę się. Pamiętaj. Idź teraz. No właśnie. No, to wracamy do Górna Tota. I w następnym odcinku przechodzimy do rozdziału trzeciego. Chociaż nie wiem, po co mam do niego lecieć, jak i tak mi nie na dobrej zbroi, no ale... Raz na wozie, raz pod wozem, znów. No, w międzyczasie zmienię sobie nazwę tych strażników na narkomanów. Zmów się! Chciałbym odebrać moją... To prawdziwy zaszczyt. Niech ta zbroja chroni... Potrzebuję... Cóż... Ciężka złe świątyna, spadaj. Chyba się jednak rozmyślę. No, jak to ja was żegnam. Na razie, cześć. Gdzie mnie szukać?